Witam ponownie na Archiwum Live w trzecim odcinku z Teenage Genta, moi drodzy. Nigdy nie grałem w dzieciństwie w tą grę. Gra ma 28 lat. Ej, ona ma 28 lat, serio. Także kontynuujemy. I co? Dlatego też, żeby widzowie mnie nie spoilerowali na czacie jednoznacznie. Proszę was o to, żebyście jednoznacznie mnie nie spoilerowali, co mam gdzie iść. Trochę się pomęczę, najwyżej jak będę gdzieś tam prosił o pomoc, to wtedy mi ktoś może delikatnie podpowiedzieć. Ale dzisiaj, moi drodzy... Miodzio. Miodzio, dokładnie. Dzisiaj przejdziemy sobie do domku, bo... nie to. Wrócimy. Miodzio. Dobra, wracamy. Idziemy tutaj, bo mam wrażenie, że czegoś jeszcze tutaj nie zdobyłem. Tutaj są bronie. A, jest! Nadgniły ser! Ludzie zostawiają jedzenie w niewiarygodnych miejscach. Cieszę. Dzięki, Mikeson. MIKS OM22 jest szefem... Boję się nosić tak delikatne rzeczy. W środku nie ma nic ciekawego. Dobra. Idziemy ze zgniłym serem do myszki. Dziękuję bardzo za suba, 6 miesięcy. Pozdrawiam. Dobra. Nie działają opcje w tej grze. Mysia dziura. Nie mam nakazu rewizji. Ja mam teraz ser. Cokolwiek zgniły ser? To raczej nic nie da. A nie, czyli nie da się. A może ser do pudełka, nie? Zapach zupełnie jak w moim pokoju. Nie, czyli to z tym, nie. Ser zgniły, nadgniły ser do myszki. Chodź tutaj, mam coś specjalnego dla ciebie. O, mam do myszy, dam. No chodź. O, myszka czuje, patrzcie, patrzcie. Dobra, dobra. Ale dźwięk. Uciekła. Jaki dźwięk w ogóle, wystrzał. Dobra, i złapałem mysz w tym. W szmacie ją trzymam. Ojej. Skacze. Nie mam nakazu rewizji. Dobra, i teraz tak. Mamy mysz. Mamy mysz z mogę serem. Jeszcze potrzebować tego sera. Znowu. Mysz do pudełka damy, nie? Czekajcie, do czego mogę dać mysz? Może wystraszyć kogoś z tą myszą. Dobra, idziemy. Tak, mam mysz w garlotach. Tu jest dziadzia, może dziadzi damy mysz. A może kobiety, bo czekajcie. To raczej nic nie da. Mysz, możemy dać mysz do tego. Bo tam te dziewczyny były, nie? Czekajcie, zobaczymy, bo tutaj jest taki dom. Ale tu nie ma tych dziewczyn. Te dziewczyny są gdzie indziej. Tutaj, a nie, a może ten chłop się boi myszy? Czekaj, zobaczymy, to jest jakiś strażnik. To raczej nic nie da. Dobra, czyli nie. Idziemy dalej. Tu nic raczej. Albo mysz damy... Czekaj, tu jest jakaś dziupla, może do tej dziupli mysz? To raczej nic nie da. Nie, raczej nic. Albo do jeża mysz. Jeż, mysz. Tutaj jeż będzie wychodził, o. To raczej nic nie da. Nie, nic nie da. Mysz i piła? Nie, no nie będziemy tak łączyć, co ty to gadasz? Dobra, ścieżka do łąki. A może mysz do tej klapy wpuścimy? To raczej nic nie da. Nie, to nic nie da. Może tu wrócimy do wioski? A tu już byłem we wiosce. To jeszcze tu jest jedna ścieżka. Dobra, wchodzimy. Dobra, puśćmy tą mysz przy tej dziewczynie. To raczej nic nie da. Nie? Przy starej babie mysz. To raczej nic nie da. Mysz tutaj? To raczej nic nie da. Mysz... Ziemniak i mysz. Kamień i mysz. Piła i mysz. To nie. Grzebień.
To by nic nie dało, dokładnie. Jeszcze mamy tutaj jedno miejsce. Patrzcie, mamy jeszcze krzak, nie tylko potrzebujemy paliwo. Ostre jak szpilki. Weźcie najpierw teraz... muszę pozbyć się tego krzaka. Tak, świetny pomysł. Weźmy sobie tę skałę i pospacerujmy. Jest. Drzewo. Czekaj. Nie chcę ich głoszyć. Dzięki nim to miejsce wygląda ślicznie. Czekaj, motyl. Może złapać motyla czymś? To raczej nic nie da. Nie chcą ich głoszyć. Dzięki nim to miejsce wygląda ślicznie. Siema, jak zagarnąłem tą grę za free, tak jeszcze był sklep CD. Tak, tak. Ale jak muzykę ściszę teraz, to mi się zminimalizuje gra i będzie ament. Poczekajcie, spróbuję. Nie da się, bo dialogów nie będziemy słyszeć. Dobra, spróbujemy teraz. O, zobaczymy teraz. Macie ciszej, ale jest wszystko ciszej. Niestety jest wszystko ciszej. Pies i mysz. To raczej nic. Nie, nie mogę. Kamieniem w motyla, ta. Mysz do kury. Mysz i kura. To raczej nic nie da. Mysz i... pióro. Wystarczająco aktywne. Klej i mysz. Pióro i ser. Ser do... tego, nie. Ser z ziemniakiem. To i... to i to. Kurde, no nie wiem. Dobra. Wrony. Mógłbym spróbować odstraszyć te ptaki samemu, gdybym nie oglądał tego filmu Hitchcocka, kiedy miałem 5 lat. Moja mama nie powinna, bo znoszę ją nawet, gdy widzę gołębie. No tak, ptaki ciernistych bydlaków. Albo kruki. Nie, od Hitchcock to co nagrał? To jak się nazywał ten film? To był ten... Ptaki, nie? Się nazywał ten film. Ptaki po prostu, ptaki, no. To był też popieprzony film. Ja go pamiętam, jak przez mgłę, ale to był... O Jezu. Ptaki atakowały. Grałem w to... Dobra, też kupiłeś 18 plus to nie. Puloki. Płetwy. Te wrony na pewno mnie zabiją. Dostanie się tam wymaga chyba nieco większego wysiłku. To raczej nic nie da. Dobra, mamy mysz. Jeszcze jakiejś rzeczy nie mam. Naprawdę nie mam tak długich rąk. Może do studni mysz. To raczej nic nie da. Nie? Kurde mol. Ty, może tu coś? Moment. Nie ma powodu, żeby coś z tym próbować robić. Może mysz do środka wrzucimy? To raczej nic nie da. Nie. Róg? Nie jestem rogaczem. Nie jestem rogaczem, powiedział. Do kominka mysz? Nie jestem świętym Mikołajem. No dobra, dawać mysz do kominka. To raczej nic nie da. Nie, to raczej nic nie da. Do wiewiórki mysz? Dawaj, wiewiórka z myszą. Niech zagadają. To raczej nic nie da. No to raczej nic nie dałoby. Siema, pozdrowienia od Kamila. Witam, dzień dobry, siemaneczka. Dziękuję za rajda. Czy ktoś coś kojarzy? Ściana posiadłości, nie rzeźba. Nie mam żadnego pomysłu. Może mysz, żeby tutaj przeszła? To raczej nic nie da. Mysz do drzwi, żeby przeszła, ale to głupie. To raczej nic nie da. Dobra. Mysz po murze nie wejdzie. To raczej nic nie da. Mysz i dzika nie roślina. Nie ma tam więcej ziemniaków. Powierzchnia muru jest zbyt gładka. Nie dam rady się wspiąć.
Właśnie mysz do strażnika i się przestraszy, nie widziałem, żeby... Bo patrz, mysz, strażnik... To raczej nic nie da. Nie. Mysz do strażnika nie. To raczej nic nie da. Nie. Mysz do lasu. To raczej nic nie da. Nie, to raczej nic nie da. Właśnie ja już byłem w tym sklepie, ale nie, przepraszam, w sklepie, tylko byłem w tu. Nie ma tam już nic więcej. Nie ma tam już nic więcej, widzisz. Tu już nie ma nic nie w środku. Ma tam już nic więcej. Klucz. No właśnie nie było żadnego klucza tutaj w samochodzie. Szuflady. Tutaj są szafeczki. Tutaj na stole jest broń, ale niestety nie możemy wziąć, bo... Skrzynka. Nie no, skrzynka jest otwarta już. I w skrzynce coś było, nie pamiętam już co, ale było coś. Nie ma tam już nic więcej. No. Lepiej niech zostaną otwarte. Dokładnie. Radzi z tyłu budynek, to strażnik pije alkohol. W sensie on pije? A, no tak, bo on tam pije tą wódę, pokaż. Ja zauważyłem, że on pije alkohol jak od tyłu, że on mnie nie widzi. I wtedy mogę mu powiedzieć... Mógłbym się na nie wspiąć. Uwaga, nie patrzcie teraz. Tyle żywicy. Hej, co? Co jest w tej butelce? Niczego nie udowodnisz. Coś gorącego, no. Nie? Nie twój interes. Pijemy na służbie, co? Aha, wydaje kapuś, ci się, kapuś. Nie złapałeś, nie? Zapomnij. Więc... Chcesz usłyszeć śmieszną odpowiedź? Odpuść pan sobie. No dobra, ale wiesz, tu w okolicy nie masz za wiele rozrywki. Czasami lubię sobie trochę pożartować. Więc... Pilnuję tej posesji. Wow, a to niespodzianka. I mam rozkaz zabić kogokolwiek, kto będzie chciał wejść. A co z właścicielem? On to nie ktokolwiek, no nie? To chyba nie pozwoli pan mi wejść. Bingo. Nawet jak poproszę? Bez szans, dzieciaku. Proszę. Zapomnij, mam serce z kamienia. Jaki mózg? Nie łapię. Nieważne. Jak mógłbym panu zmiękczyć serce? Nie dasz rady, jestem prawdziwym twardzielem. Ale podejdź no, mam dla ciebie coś na pocieszenie. Oho. Dzięki, co to jest? Ciastko z czekolady. Mój pracodawca dał mi kilka takich na podwieczorek. To on jest w domu? Pan Ciągwa? Tak, a dlaczego? O, pan Ach, Ciągwa. Nic. Ciągwa. Chyba... Musiałeś. Robi dużą forsę, wiesz. Zwłaszcza ostatnio. Ta? Ale nie wiem jak. Może ma coś wspólnego z tym postrzelonym profesorkiem, który wpadł tu pewnego dnia. A, wydaje ci się, że jesteś cwany, co? Jesteś szpiegiem. Hej, ze mnie normalny gość. Nie chcesz mówić? Nie mów. Pan Ciągwa kazał mi uważać na szpiegów. Czy ja wyglądam na szpiega? I zabijać ich bez pytania. Ej, spoko. A ja nie zabiłem już nikogo od bardzo dawna. To ciasteczko, no nie? Chcesz je z powrotem? Nie ma sprawy. Sorry, trochę mnie poniosło. Rozumiem, gorąco tutaj. Ta. Ale dynamiczna, ale taka fabułka, nie, moi drodzy? Czuliście to? Czuliście ten klimacik? Bum. O kurwa. To tylko ty. Dawaj butelkę. Panie strażniku, ja... Posłuchaj chłopcze, szpieg czy nie szpieg, to nie jest pytanie. I tak nie wejdziesz bez względu na to, czy chcesz sobie pozwiedzać, coś ukraść, pogadać z właścicielem. Nie zmusisz mnie do gadania. Jeszcze jedna próba i zrobię kilka autostrad dla robaków w twoim ciele. KPW. KPW. KPW, moi drodzy. Dobra, jakie mamy itemy? Mamy whisky i ciastko czekoladowe. Whisky i mysz. Wspaniały pomysł, ale widzisz, ekomaniacy mogą patrzeć. A, no tak, ekomaniacy. To i... Whisky. Komu dać alkohol? Whisky i ciastko. To raczej nic nie da. Kapisz? W tej skrzynce powinien być podnośnik i klucz francuski. Ej, ale...
Ja otworzyłem tą skrzynkę i był podnośnik. I ja podnośnik użyłem na kamieniu. Jeszcze serio powinien być klucz francuski? To może mi się coś zbugowało w grze. No patrz. W skrzynce jest coś jeszcze. Ale to jest... O Jezu. Dobra, klucz. No nie, to mi jeszcze... Ta gra była trudna. Dobra, to już wiem i to trzeba tu zrobić teraz, patrz. Ty, mikro, to niesamowite. Co znowu? Pomyślisz, że to żart, ale z jeziora wyłania się jakaś ręka z mieczem. Dobra, popatrzę, ale nie myśl sobie, że mnie nabrałeś. Ona się pojawia co roku. Może tym razem przyniesie mi szczęście, no. Proszę, kurczę. Ta gra nie ma bogów, kurwa, jaka ona jest ciężka, moi drodzy. No właśnie, bo ja mi tu czegoś brakowało, że ewidentnie, żeby o to obniżyć. I ten klucz francuski tu pasował. I patrzcie teraz. Trafił. Ćwil... jaki zadowolony. Idzie teraz do dziadka powiedzieć, że trafił. Ale bo tam dziadku było... obiecałeś. Że jak trafi, to dziadek obiecał mu, że gdzieś pójdą. I oni faktycznie pojechali teraz. Przez co? Bye bye, dokładnie. I mogę w końcu pomyszkować po tym domku. Widzicie? Mogę w końcu poszukać. W szufladach nie ma nic więcej. Nie ma? Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Dobra, mamy strzelbę. W szufladach nie ma nic więcej. Mamy strzelbę, widzowie. Mamy wiatrak. W środku nie ma nic ciekawego. W szufladach nie ma nic więcej. Nie potrzebuję tego. Dobra. Wątpię, bym kiedykolwiek tego potrzebował. Nie jestem zmęczony. Tak wysoko to nikt nie podskoczy. Dobra, mamy strzelbę. Podejrzewam, że strzelba będzie potrzebna do przestraszenia ptaków. No bo to jest takie, no nie wiem, no ja bym strzelił do ptaków, żeby polecieły, nie? Słuchajcie, broni, macie stąd spadać, ale już. Albo będę strzelał z prawdziwej broni, zdaje się. Aha. Wyciągnie czy nie jednak? Ostatnia szansa. Wal! Dup! Poleciało. Dobra, mamy płetwy. Mamy maskę płetwonurka. Sorry, koleś, ale potrzebuję twoich okularków. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. No i jest strach na wróble. Dobra, i wracamy. Podejrzewam, że... Teraz... tutaj... No bo tak, mamy płetwy. Teraz łączy. Mogę podbić każde jezioro. Zakładaj. Potrafisz tak pływać? O kurde. Tego się nie spodziewałem. A ty płynięcie tam chyba nie jest warte wysiłku. Dobra, jeszcze raz. Dawaj. Kliknąłem na łódź. Czy on tutaj będzie nurkował, czy nie? Nie. Dobra. Popłynięcie tam chyba nie jest warte wysiłku. Czekaj, broń z myszą, ta? Ta broń z myszą, wy byście chcieli. Wiatraczek i piórko. Wiatraczek i... Wiatraczek i ser, nie? Whisky i ser. Mysz i ciastko. Nie chcę zniszczyć tego ciastka. Mogę jeszcze potrzebować tego sera. Dziki ziemniak. Dobra. Problem jest taki... A poczekaj, a mogę na wyspę? Naprawdę nie mam tak długich rąk. Nie dopłynę tak daleko. Jak nie dopłyniesz tak daleko? Dawaj, jeszcze raz. Tak, na gogu gram. No jak kliknę na cokolwiek, to jest koniec. Jakby to... Jak na cokolwiek kliknę prawym przyciskiem myszy, płynąc pod wodą... Popłynięcie tam chyba nie jest. To jakby już mi wyłącza myszkę, nie? No
Dobra, idę do góry. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Wentylator i to. To raczej nic nie. Nie, wentylator nie działa. Może ser do pszczoły z... To raczej nic nie da. Nie. To raczej nic nie da. Nie. Mysz? To raczej nic nie, nie da. Nie, nie będzie. Ciastko i pszczoły? Myślicie, że pszczoły pójdą do tego, do słodkiego? To raczej nic nie da. Nie, nie, nie. To raczej nic nie da. Krzak. Nic mi nie przychodzi na myśl. W krzaku, moi drodzy, coś ukryć. Mysz w krzaku. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da, dokładnie. Tu jest jeszcze zakręcona ścieżka. Ser? Tu. To raczej nic nie da. Kurde, ciężka gra. Tyle przedmiotów, a tak dużo możliwości, nie? Pudełko potrzebne do... A tu coś jest w środku. Widzicie, coś w środku coś jest. Coś mnie połaskotało. No właśnie, coś tu jest w środku, to coś trzeba tam wsadzić. Piórko tam trzeba dać. To raczej nic nie, nie da. Piórko nie. Wiatrak? To raczej nic nie, nie da. Ciastko? To raczej nic nie da. Whisky tam damy. To raczej nic nie, nie da. Mysz tam wpuścimy. To raczej nic nie da. To. To raczej nic nie da. Raczej nic nie da. Klucz. To raczej nic nie da. Kurde, strasznie dużo rzeczy tu. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da, nie wiem. Ten kij, no próbowałem właśnie. Albo ten kawałek wiosła. To raczej nic nie da. Tak, kopyto, to raczej nic nie da. To raczej, to by nic nie dało, to by nic nie dało. No lepiej patrz. Nie będę tam wsadzał rąk. Coś może mi je odgryźć. Uff. Lepiej nie będę tam. Kto wie, co za potwory mogą żyć w środku? No właśnie. Co w środku może żyć za potwór, moi drodzy? No i nic nie można zrobić tak naprawdę, nic. Piła. No piłę dam do środka, dokładnie. To raczej nic nie da. Dobra. Dam mu wódę. Nie no, nie mogę mu dać whisky bez to sensu. To raczej nic nie da. Jak chcę wejść, to muszą pozbyć się tego strażnika albo znaleźć jakiś inny sposób. Czekajcie. Myszkę mu dam. To raczej nic nie da. Nie, nie da się. Kawałek wiosła i kij. Nie, nie da się kawałka, nie da się tego z tym połączyć. Próbowałem. To jest grabie i kawałek wiosła, nie da się tego połączyć. Nie. Chyba, że to po prostu kliknąć na łódź, ale to wątpię. Zaraz zobaczymy. To raczej nic nie. Nie. Wiosło jest złamane. No właśnie, wiosło jest złamane. No to klej na wiosło nie. Co jest? No dobrze, wiem, niech se to tam jest, będą fejkować wszyscy, no. Muszę, no właśnie, tak mi się wydaje, że trzeba pod wodą zrobić, dawać. Musimy coś zrobić pod wodą. Roślina, kliknąłem na roślinę, ale nic się nie stało. Dobra, roślina kliknięta, kamienie kliknąłem, na łódź kliknąłem, nic się nie stało. Popłynięcie tam chyba nie jest warte, wiesz, nie dopłynę tak daleko. Jeszcze raz. Dobra, po kolei. Wodorost. Nic. Też nic. Popłynięcie tam chyba nie jest warte wysiłku. Próbujemy dalej. Kliknąłem na rybki, ale mi się wyłączyło od razu. Nie mogę... Jest tylko jedno kliknięcie. Nie mogę więcej klikać, bo wtedy znika mi kursor. Więc albo próbuję jedną rzecz... Tam nie dopłynę tak daleko. Thank you.
Popłynięcie tam chyba nie jest warte, w łódce niczego więcej nie ma. No po coś musi być to pływanie, nie? Płynięcie tam chyba nie jest warte wysiłku. Wiatrak na łódkę? To raczej nic nie da. Nie da się. Jeszcze raz. Po prawej jest jakieś wodorosty są, ale to nie wiem. No nie da się, no. To jakby nie mogę nic zrobić. A nic nie kliknij? Popłynięcie tam chyba nie jest. No dobra, to nic nie kliknę, to uwaga, nic nie klikam. Uwaga, nic nie klikam. Nic nie kliknąłem. Te wodorosty wyglądają idealnie jak kwiatki, które dałem mamie na jej urodziny. No, wodorosty mu się podobają. Sierp można. Naostrzyłem sierp na studni. Jakie to jest głupie. Ja pierdziele. Aha. Dobra. Idziemy. Męczył się. O kurde. Nawet nie wiem, czy Toto żyje. Nie znam jego języka. Moja dłoń nie zmieści się w tą dziurę. No. Dobra. Mysza do jaszczury. To raczej nic nie da. Kij do dziury. To raczej nic nie da. Piórko do dziury. To raczej nic nie da. Ziemniak mu damy. To raczej nic nie da. Wódkę. To raczej nic nie da. Mysz do otworu mówicie? O! Dajemy. I co teraz? Wyszła. Ciul. Co przyniosła ze sobą? Aha, nic. Czekaj, chyba że damy tak. Tam jest napis jakiś. Czekaj, chwila. Złoto oczekuje na końcu drogi. Złoto oczekuje na końcu drogi. Dobra, dam mysz. Kamień. Żeby nie poszła tędy. I ona idzie w jednym kierunku gdzieś teraz, tak? No i gdzieś ta mysz może pójść. Ale nie wiem gdzie. To ciekawe. A, czekaj, wypuściła kamień. Wyskoczyła razem z kamieniem. Myszka uciekła. Aha, a co mi wypadło? Aha, super. Moja dłoń nie zmieści się w tą dziurę. No, ty, halo! Myszka! Gdzie ta myszka znowu uciekła? No nie gadajcie, że... Czułbym się głupio ganiając tam... Nie mówcie, że poszła se na pole znowu. Ja, znowu poszła na pole. Dobra, znowu pułapka. Znowu ser. Chodź tutaj, mam coś specjalnego dla ciebie. Uciekła. Myszka wpadła w pułapkę. Do gaci. Ojej. Dobra, zapiszę sobie grę tam, przed tym.
Zapisz grę, myszka. Dobra, i teraz tak robimy. Mycha. Kamień. I zakleimy to, tak? To jest w ogóle pierwszy item, który miałem w ekwipunku. Dobra. Nie może wyjść. Ej, złoto mi przyniosła na dole. What the fuck? Dam mu samorodek temu. To raczej nic nie da. Co? Samorodek złota. Tak, świetny pomysł. Weźmy sobie tę skałę i pospacerujmy. Yes. Myślicie, że to jest przekupstwo? Do strażnika? To jest jedyna opcja w sumie, żeby można było użyć tego złota, szczerze mówiąc. Co by pan powiedział, gdybym dał panu trochę złota? Powiedziałbym dziękuję. A wpuściłby mnie pan? No chyba. Musi pan być pewien. Okej, jestem pewien, wpuszczę cię. W porządku, jedziemy. Oho! Łapuwa została przyjęta. A teraz proszę otworzyć drzwi. Nie ma szans, zmykaj. O nie! Dałem panu złoto, pamięta pan? Jakie złoto? Jakie złoto? Nic nie wiem o żadnym złocie. Ale mnie wyciulał. Odjazd. Miał mnie pan wpuścić, ale nie w maliny. No tak, ale za to wpuszczam cię wolno. W dzisiejszych czasach nie można wierzyć nawet skorumpowanym strażnikom. Mhm. Sir, mamy sygnały, że... Później, teraz jestem bardzo zajęty. Jak pan sobie życzy? Jak chcę wejść, to muszą pozbyć się tego strażnika albo znaleźć jakiś inny sposób. Ty, no nie wiem właśnie. Mówisz? Tu jest jakiś domek, nie? Może do kominka wentylator, nie? Czekoladowe ciastko. Utnij mu łeb! Piło, musisz gałąź uciąć, żeby zrobić wiosło. Tak, ale nie mamy. Osztów starcie z serca? Nie mam żadnego pomysłu. Mówisz, że tutaj... Czekaj, ser? To raczej nic nie da. Ziemniak, ciastko. What? Ciastko serduszkowe zrobiłem. To dam dziewczynie może teraz. No tak. Kobicie bym dał. Idę, moi drodzy. Dam jej prezent. Tylko źle idę. To jakoś tak się szło. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, ciastko, damy jej? To raczej nic nie da. Dobra, nie, mówisz, że zapakować, no to ciastko do szmaty. Ciastko do tego nie. Ciastko przepleć... piórkiem. A może dam ciastko babie? To raczej nic nie da. Ania. Ciastko z wodą, o! Niestety. Ciastko z wodą by było dobre. Idziemy do czarnej otchłani. A, zapomniałem o tym całkowicie, że tutaj tylko jest to... Tylko tu ciemno, bo. Tylko tutaj jest ciemno, nie?
Nie mogę tu nic użyć, jest za ciemno. Nie może nic użyć, bo jest za ciemno, więc tutaj jest ciężka sprawa z tym. Dobra. Miodzio. Mówisz, że ubrania się wysuszą? O! Z gaci! Jak poszperał w gaciach, ty! Czułbym się głupio ganiając tam i nazad z cudzymi... Czułbym się głupio ganiając tam i nazad z cudzymi gaciami. Przepraszam, ale wydaje mi się, że pani pranie już wyschło. Aha. A za dużo słońca może odbarwić rzeczy. Jakim cudem wyschło tak szybko? Lepiej pójdę i sprawdzę. Dobra, czyli babcia idzie zobaczyć, a ja w tym czasie, okej. Okay. Miałeś rację, młodzieńczo, dziękuję. Proszę bardzo. Jakieś szanse na pożyczenie? Lubię, gdy leży tam, gdzie teraz. Dobra. Okej, okay, czyli teraz mógłbym linę wziąć? Nie zapytałem, czy mogę ją wziąć. To naprawdę niegrzecznie brać czyjąś własność bez pozwolenia. No i mogą mnie złapać oczywiście. I wsadzą mnie do więzienia. I nikt już nie będzie mnie szanował. Naprawdę mogę zmarnować sobie życie. Co ty gadasz za głupoty? Bez pracy nie ma koecji. Dawaj linę. Dobra, i on teraz ma linę. Co można z tą liną? Ja wiem co. Znaczy, no, lina z... Dobry pomysł, ale potrzebują czegoś mniejszego niż ta lina. Mniejsze niż ta... Czekaj. Lina, klej i lina, nie. Lina i piła, lina i wiatrak, lina i... Lina i... Lina i grzebień. Lina i piórko. Dobra, lina. Może coś do... Jak będę miał linę, to mogę przy pływaniu coś zrobić. Patrz, lina i sierp to taki hak by powstał. No, ale nie dało rady. Patrz. Nie, lina i ciastko nie da się. Alkohol, paliwo do piły? Co? Jest na tyle mocna, by zastąpić paliwo. Ale ciekawe, czy piła to przeżyje. A pijana piła! Patrz, ona skacze nawet! Pijana piła, dobra. Okej, okay, idziemy. Co możemy ściąć? Tam było takie drzewo jedno. W którą stronę? Dobra, teraz tak, są dwie opcje. Albo postraszymy wiewiórę piłą. To raczej nic nie da. Tam jest orzech też. Idziemy dalej. I drzewo, gdzie była jakieś zwierzę było w drzewie. Nic mi nie przychodzi na myśl. Uwaga. Są dwa miejsca, gdzie mogę. Albo tu. To raczej nic nie da. Dobra, albo ten krzak, co wątpię. To raczej nic nie da. I jest jeszcze to drzewo, gdzie jest ten zwierzak w środku. Idziemy. A, tutaj! Powierzchnia muru jest zbyt gładka. Nie dam rady się wspiąć. Tu są dwa drzewa. Jedno tu. To raczej nic nie da. I jedno drugie po prawej. Tu. To raczej nic nie da. To jeszcze jest gałąź. Mam. Dobra, mamy gałązkę. I teraz tak, czy można przedłużyć wiosło gałązką? Można. Superklej się przydaje. Dobra, idziemy teraz nad jezioro. Taką gałązkę, no. Ale fajnie. Kwiat. Do gaci.
do gaci. I tutaj nic nie można zrobić. Dobra. Jeszcze spróbujemy raz płynąć. Mamy dwa kwiaty, to pewnie coś można... Czekaj, kwiat i... Nie, kwiaty razem. Nie, kwiaty można związać. Kwiaty można dać... Kwiaty na to... No dobra, myślę o to. Płyniemy. Guci gacie. Kwiatki dla pani Ani, no. O, jest kotwica. Kliknąłem na nią. Nic się nie dało zrobić. Jeśli chcę dorwać tę kotwiczkę, to muszę mieć trochę więcej powietrza w płucach. A, on musi więcej powietrza w płucach. No to wody się napij. Nie no, to on powinien mieć powietrze w płucach. Rurkę jakąś trzeba zrobić. Wiecie, o co chodzi? Żeby na zewnątrz, na powierzchnię... O! Nie, to źle zrobiłem chyba. Ale to źle zrobiłem, dobra. Na bąbelki nacisnąć. Popłynięcie tam chyba nie jest warte. Dobra, to jeszcze raz, są dwie opcje. Albo wcześniej kliknę, albo przy bąbelkach, tak? Dobra, to od razu kliknę, uwaga. Jest, dobra, od razu popłynął, zajebiście. Ta kotwiczka to był niezły haczyk. No i kotwica z tym. Alpinista, co? To sprzęt do wspinaczki, no to tak, dwie opcje teraz są, teraz co mam w głowie. Albo idziemy do kobity, albo na mur się wspinamy. Dobra. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Ta strona wygląda na silniejszą. Dobra. Ta druga strona tu. Oho. Dobra. Ej ty, popuść, co? Co to się wydarzyło? Okej. Ser, jakiś łebek próbował dostać się do posiadłości. Nie przejmuj się, młodzi chłopcy zawsze są ciekawi, a moje domostwo musi działać im na wyobraźnię. Ale trzymaj na niego oko. Tak jest, ser. Aha, ser. Wszystko z serem powierzchnia tylko. Powierzchnia muru jest zbyt gładka. Nie. Dobra, idziemy do pani Ani, moi drodzy. Idziemy do pani Ani. Pan Ciągwa, a ja miałem kolegę mojego z podstawówki, miał na imię tak jak ja Dawid i na nazwisko Ciągwa. Właśnie, to ja mam jakby taką osobę, która tak miała na nazwisko. Witam pan Karamba, witam i o zdrowie pytam. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy nie zechciałabyś przyjąć, znaczy... Mam coś, co chciałbym ci dać, ponieważ... Jezu, jak ty źle gadasz z dziewczynami. Ponieważ... myślę, że jesteś... no i... Hej, ja nie gryzę. Widzę, że chcesz powiedzieć mi coś miłego. Po prostu użyj najprostszych słów. Najprostszych słów? Fajna dupa! Tak. Proste słowa czynią rzeczy prostymi. Ach tak, okej. Okay. Proste słowa. Okej. Okay. Uwaga. Ja lubić twoja i chcieć dać kwiat. Cóż, może jednak powinieneś wyrażać się bardziej skomplikowanie? Sorry, ja po prostu przyniosłem ci kwiatek. O. Podoba ci się? Jesteś czarujący. Reasumując fakty... Proste słowa, chłopcze, proste słowa. Ach tak, chciałem tylko dodać, że i ty jesteś czarująca. Chyba powinna powiedzieć dziękuję. Nienawidzę się. Naprawdę nie wiem, jak się rozmawia z dziewczynami. Lepiej nie będę przerywał jego procesów myślowych.
Dzban, to ty jesteś! Może oberwać ucho za ten dzbanek. Czy to pani córka? Jesteś bardzo miły, cukiereczku, tak mnie odmładzaje, ale oczywiście dość śliczna. To wnuczka. O tak, naprawdę ślicznotka. Cóż, ja kiedyś taka była. Wciąż pani jest. To miło twojej strony. Dam też jej kwiatek. Proszę wybaczyć moją śmiałość. Tak? Ale pomyślałem, że niewinny kwiat przekaże moją radość z okazji poznania pani. Ja pierdzie, to brzmi jak Sebik z osiedla. Mam nadzieję, że się spodobał. Och, kochani, jestem wzruszony. To najmilsza rzecz, jaką ktokolwiek uczynił dla mnie od 10 lat. Dziękuję ci z całego serca. O. Proszę bardzo. Czy teraz mogłaby pani pożyczyć mi tę miotełkę? Ależ naturalnie. Nie widzę powodu, dla którego nie miałabym pomóc tak miłemu młodzieńcowi. Dziękuję pani bardzo. Dobra, słuchajcie, mamy miotełkę. I ta miotełka to popieprzona akcja trochę, bo nie mam zielonego pojęcia, do czego teraz ta miotełka będzie. Znaczy mógłbym tą miotełką od tego pająka tam wytrzyścić niby, ale no w teorii, a w praktyce nie mogę użyć jej. Deko tu cię no. Dokładnie. Nie mogę tu nic użyć. Jest nie mogę, dobra, wracamy. Podpal ją, to będzie pochodnia? Dobra. Do wiewióra? Ciekawe, a jak ty byś to zinterpretował? Dlaczego wiewiór ma coś mieć wspólnego z tą miotełką? To raczej nic nie da. Pszczoły. Ja bym kamieniem w ten ul rzucił. To raczej nic nie da. Ej, a może zrzucić to? To raczej nic nie da. Ty, czekaj, bo coś dosięgnąć. Ja pamiętam, że coś było z dosięgnięciem. A, dobra. Że był żyrandol i w tym domu było coś gadane. Moment. Czekoladkowy, dziękuję. Cieszę się, że jesteś. Tu. Czekoladkowy jest szefem od 14 miesięcy. To raczej nic nie da. To też nic nie da. Dobra, to idziemy jeszcze. Nie, to nie to. Miotełka do czyszczenia w kominku? Nic mi nie przychodzi na myśl. No, mogłoby być ciekawie, gdyby coś tam było. Brudna miotełka! Oho! Co teraz? Brudna miotełka. No? To raczej nic nie da. Komuś tą brudną miotełkę trzeba dać w takim razie. Miotełka z ziemniakiem? Ale jakim tak cudem? Nadaje ziemniakowi całkiem nowy wygląd. Brudna miotełka z ziemniakiem i to dało malowanego ziemniaka? Który wygląda jak granat, więc mogę do tej dziury wrzucić teraz. Co? Ja pierdzielę, przecież ja bym tego bez podpowiedzi, jakby w dzieciństwie nie ma opcji, żeby to przejść. What the fuck? Dobra, nie podpowiadajcie już teraz, jest za dużo tego. Uwaga, dup. Aha. Tak tam był jakiś. Przynajmniej odleciało. Dobra, wrzućmy tam rękę. Widać, że jest kompletnie pusto. Patyk tam dajmy. To raczej nic nie da. Grabie. To raczej nic nie da. Kompletnie pusta. To raczej nic nie da.
No i wystraszyłem. A może ten ptak się teraz pojawi gdzieś? Poczekajcie, bo on gdzieś poleciał. Może przez to, że poleciał ten ptak gdzieś, coś się wydarzy. Nie, po drzewie się nie da chyba wejść. Moment. Da się? Nie. Ty. Jest próba wejścia. Oho, oho. Oho! Mały krok dla człowieka, duży ból w głowie. Tymczasem w posiadłości, dobra. Sir, ten chłopak znów próbował. Myślisz, że to poważne? Nie. On nie wygląda groźnie. Ale może powinniśmy... Nie. Po prostu rób dalej swoją robotę. Ale powiedz mi, jak się znowu pojawi. Teraz wracaj do pracy. Okej. Widać, że jest kompletnie pusta. Wolałbym nie ryzykować po raz drugi. Dobra, ser, jest ser. Fajny mundur. Pijana piła. To raczej nic nie da. Pijana piła. To raczej nic nie da. Orzech. Nie mogę dosięgnąć. Może patykiem. To raczej nic nie da. Dasz mi ten orzech, czy nie? Nie chcę mi dać orzecha. To raczej nic nie da. No ale gadam z nią... Wystarczy. Teraz dostaniesz, na co zasłużyłaś. Będę cię wyzywał tak długo, aż dasz mi... O! Będzie wyzywał! Uwaga, sorry! Fuj! Nie mów tak! Nie wiesz, że noszenie futra nie jest politycznie poprawne? Oho! Oho! Dupła mi orzechem w łeb. Ty, a gdzie jest ten orzech w takim razie? Nie znajdę orzecha od tak sobie. No grabię. To bezcelowe, orzech prześlizgnie się pomiędzy drutami. Czyli grabie trzeba zagęścić. Grzebień i trawa. Gdzieś w trawie spadł orzech. Grabie. To bezcelowe, orzech prześlizgnie się pomiędzy drutami. Pomiędzy drutami orzech się prześlizgnie. No właśnie, widzicie? Grzebień. Klej na grabie. Dobra, poczekajcie jeszcze. Czy mam wszystko, czy muszę się wrócić jednak? Bo może się nie mogę. Może nie mogę jednak, wiecie? To raczej nic nie da. A może to jakiś głupi pomysł będzie zaraz? To raczej nic nie da. A może wiatrakiem? Nie, wiatrakiem nie. Totalnie, totalna głupota. To raczej nic nie da. Nie znajdę orzecha od tak sobie. No on za dużo, ty GFC, co ty piszesz w ogóle? Ja pierdzielę. GFC, mam cię zbanować, bo jakby... Okej, jak się męczę i nie wiem, co mam zrobić, to spoko, ale ty po prostu krok po kroku od razu mi mówisz bez takiego, wiesz... tłumaczenia naokoło, na zasadzie a może pokombinuj gdzieś coś tam, tylko od razu mówisz proste rozwiązanie, jak według książeczki, nie? Co słychać? Ty, bo tu nie ma, nie, ja wlazłem tu, bo faktycznie, czy tutaj jest, tu nie ma włącznika światła, dobra.
to jabłko. Nie ma opowieści, nie ma jabłk. Nie ma opowieści, nie ma mapka? A mogę jej coś opowiedzieć? Mogą zapytać, co pani robi? Tak, możesz ci kierunku. Co pani robi? Robię na drut. Rozumiem. To razem... O, dobra, a muszę skipować, bo już to było grane. Pani... Już mnie przed chwilą dopytałeś. Czy... Poddaję się. No właśnie, poddaj się. To jabłko. Nie ma opowieści, nie ma... Nie ma jabłka. Naprawdę nie wiem, jak się rozmawia z dziewczynami. Nie wiesz, jak się rozmawia z dziewczynami? Naprawdę nie wiem, jak się rozmawia. Ty, a może jej dam ciastko po prostu? To raczej nic nie da. Kurde, gościu, daj jej coś. Co mogę jeszcze Ani dać? Wentylator, bo może jest gorąco. To raczej nic nie da. Lepiej nie będę przerywał jego procesów myślowych. Ani dam ser. To raczej nic nie da. Piórko. To raczej nic nie da. Ani dam... Strój to do nurkowania. To miejsce na nurkowanie. Ta, weź szydełko i wbij mu w oko. O, to jest dobry pomysł. Grzebień? Nic nie, nie no, grzebień to raczej ona nie potrzebuje. To raczej nic nie da. Naprawdę nie wiem, jak się rozmawia. Could she be the most beautiful girl in the world? Co to jest za cringe fiesta? Gierka jak na olimpiadzie. Cieszę się, że jesteście. Jabłko wygląda prawie jak prawdziwe. RZYKA88 jest szefem od... Wyskocz przez okno? Nie muszę go otwierać. Miodzio. Kawałek dobrej roboty, od razu czuć starych mistrzów. Dziękuję ci bardzo, życiówka. Nie ma żadnego przejścia. Co słychać? Pies zadowolony. Serduszko, ciastko. Może jeszcze coś na polu da się zrobić? Nie mam żadnego pomysłu. To raczej nic nie da. Patyk? To raczej nic nie da. Dostanie się tam wymaga chyba nieco większego wysiłku. Dobra. Podpal pole, nie mam zapalniczki. Może coś powie? Chyba to jedno ulepszenie nie wystarczy. Ulepszenie? Chyba to jedno ulepszenie nie wystarczy. Trzeba go ulepszyć, bo wygląda jak serduszko, czyli coś trzeba dodać. Właściciel musiał mieć tak duży nos. To nie najlepsze miejsce na nurkowanie. No nie, no to jest głupie totalnie, co robię, ale piła i... A trzeba... No ciastko, nawet jakbym mógł opakować w coś... Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Nie potrzebuję plastikowi. Nie jestem rogaczem. Nie jestem święty. W środku jest mnóstwo sad. Nie potrzebuję. Może ciastko trzeba pokolorować? To raczej nic nie da. Nie potrzebuję tego. Tak wysoko to nikt nie podskoczy. To raczej nic nie da. Nie muszę go otwierać. Miodem, ale nie mamy miodu, rozumiesz? Niestety, nie mamy miodu. Pszczoły są cały czas w ruchu jakby. O, patrzcie, to... To raczej nic nie... Nie... To raczej nic nie... Nie... Szturchnąć... To raczej nic nie... Nie można szturchnąć... miotła, celofan...
Wiatr... To nie najlepsze miejsce na nurkowanie. Nie? Ser może odstraszy. Ja bym zrobił tak, że ser by poczuł z wiatrakiem, albo ser gdzieś tu postawił. To raczej nic. Żeby śmierdoliło. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. Czekajcie, kamień. Grzebień, klucz, drzewo, piła, ale tutaj się nie da. To raczej nic nie da. Sierp? Krzakiem? To raczej nic nie da. Nie, też nic. Czy sierp jest ostry? Jest, pokaż. Ostry. Gościu, ostry jest fest. Tu już było gałąź. A dzika roślina? Poczekaj, a jakby ją ściąć? To raczej nic nie da. No to wracamy. Coś obok strażnika leży? A, no ale to myślę, że to jest kwiatek jakiś. No to celofan do... Wow, teraz wygląda jak prosto ze sklepu. A, no to teraz to... Teraz to już... Daj pan spokój. Ale to nie było widać w ogóle tamtego przedmiotu, serio. To trzeba tak uważać w tej grze, na te piksele. Może ciasteczko? Raczej nie, dziękuję. Nie chcę upić. Tam zaraz upić. Nawet Obelix ma przyjaciół. A kto to Obelix? Nieważne. Po prostu mam tu ciastko, które znalazłem... Znalazłeś? Znalazłem w pewnym sklepie oczywiście. Długo szukałem. To nie jakiś wyrób czekoladopodobny, ale sama esencja słodkości. Luksus. Naturalne składniki. Bez konserwantów. No dobra, skoro nalegasz. Pewnie srakę dostanie zaraz. Och tak, chyba powinnam dać ci coś w zamian. Och nie, nie musisz, naprawdę. Dobra, jak chcesz. Chociaż z drugiej strony... Lepiej jakbyś coś dostał, nie? Zawsze czegoś chcecie. Nie możecie zrobić niczego za darmo. Nie. Kiedyś posprzątałem pokój? Cóż, zapomnijmy o tym. Oto mój prezent dla ciebie. Masz to. Kurde, myślałem... Nigdy jej nie wypiorę. Co? Jaki fet, jaki zboczeniec. Nigdy jej nie wypierze, będzie ta wstążka przypominała mu o... O tym... O, w końcu. Powiązanie grabi wstążką zwęziło odstępy między zębami. No. I teraz idziemy po orzech. Nigdy nie upiorę. No dobra, mamy orzech. To pójdziemy może... No orzech, po co orzech? No idziemy może do jeża. Tak mi się kojarzy, że może jeż. Albo do tej jaszczury. Dobra, to teraz tak. Albo, orzechem w ul dupniemy, nie? Bo tak myślałem, że zamiast... To raczej nic. Nie, nie można, nie można, dobra. To idziemy do jeża jeszcze. Może mi w zamian coś da. Oho. Zara jeż wyskoczy. To raczej nic nie da. Nie, nie mogę. Nie chcę go dotykać. Jego kolce mogą mi zranić moje delikatne dłonie. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. Uczeszemy jeża. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. Nie, nie można. Jedyna zielona rzecz, jaką bym chciał, to taki kawałek papieru z narysowanym jakimś ważniakiem. No. Dobra. A, bo on z dwóch stron tutaj chodzi. A poczekajcie chwilę, a jakby... Bo tam jest żywica, jakby orzech żywicą? To raczej nic nie da. Coś żywicą... Nie, no to też bez sensu. Mógłbym się na nie wspiąć, gdyby nie było tu tyle żywicy. Orzech połączyć z serem? Dobra, idziemy dalej.
Dobra. Kombinujmy. No to już raczej nic. W ogóle łąka już jest chyba koniec, tak? Murarki. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. Grabie do stracha. To raczej nic nie da. Nie, to też nic nie da, dobra. Wracamy. Babce, żeby zęby połamała. Dawaj, idziemy do babki. Babciu, mam orzech. To raczej nic nie da. To damy orzech do tutaj, gdzie jabłka. O! Ha, jestem szybszy niż Indy. Niż Indy? Kto to? Oho. Ja tylko... Nie martw się, mam nadzieję, że zabiłeś tego. Nic mi nie przychodzi na myśl. Dobra, czyli wziął sztuczne jabłko zamiast orzechu. Nie ma to już więcej żadnych fajnych powodów. Dobra, czyli dostałem sztuczne jabłko Indiana Jones. A, no tak, bo tam była ta podmiana, nie? O to chodziło, o tą podmianę. To idziemy do jeża. Idziemy do jeża zagadać. Hej, mały kolego, mam dla ciebie moralną propozycję. Moralną? Duże, świeże i soczyste jabłko za tą starą szyszkę, co ci uciska plecy. Jak masz ochotę na wymianę, to stań tutaj i potrząśnij pyszczkiem. Rozmawialiście tak kiedyś? Z jeżem? Ugryzł plastikowe jabłko. Wykopał to, zdenerwował się jeż. Life is brutal. And full of zasadzkas, dokładnie. Idziemy rzucić krzyżką w ul może teraz. To raczej nic nie da. Nie. Czyli szyszka z klejem? Nie, szyszka z tym. Szyszka na patyk. Szyszka na grabie. Szyszka na to. Szyszka na to. Szyszka do piły. O! Z pomocą superkleju zrobiłem coś. Dobra, i to jest szyszka i pióro. To raczej nic nie da. Czekaj. Szyszka, pióro i jeszcze coś. Szyszka, pióro i ser? Szyszka, pióro i grzebień? Szyszka, pióro i... szmata? Szyszka, pióro i... grzebień? To wygląda jak jakaś... nie wiem, jak to wygląda. No. Brakuje mi czegoś, tak mi się wydaje. Nie mam żadnego pomysłu. No. To raczej nic nie da. Rzucić trzeba jakiegoś, jakąś procą czy czymś. To raczej nic nie da. No. To wygląda jak wabik pod ul? Ale to ma szyszka i pióro. Może to wygląda jak szczur? Jak mysz? Co? Chociaż nie wiem. A może pójdziemy do tego, do tej jaskini, dlatego... To raczej nic nie da. Bo ja bym poszedł do tej jaskini dać to temu, tej jaszczurce, czy co to jest. Idziemy. Aha. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. Co to może być? Nie znam jego języka. Jakiś taki troll. To raczej nic nie da. Da mu wentylator? To raczej nic nie da.
To nie najlepsze miejsce na nurkowanie. To raczej nic nie da. No ale nie mamy wędki, no. Szyszka za spławik. To raczej nic nie da. W łódce niczego więcej nie ma. Płyniemy na wyspę jeszcze. Nie, tutaj nic nie można zrobić już. Do studni wrzucę. To raczej nic nie da. Ja pierdzielę, gość mi, a ja pierdzielę, ale żeście mi dali podpowiedź. Nie widzę nic ciekawego w tym stogu. Szukanie tego przedmiotu to jak szukanie igły w stogu siada. A mówią, że nie można znaleźć igły w stogu siana. No dobra, i zrobiliśmy teraz darta. Używam super kleju raz jeszcze. I strzałkę zrobiliśmy. Nie powinienem przedmatowywać swojego szczęścia. Ej, nie mówcie tylko, że w ul będziemy strzałką rzucać. Ale dobra, to było fajne. Kreatywny podpowiedź, to była kreatywna. Uwaga! Ciul! I miodek wypływa. O, niedźwiedź idzie. Co się z nim stało? A dobra, poszły za nim pszczoły. Dzięki, nie jestem głodny. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. A, mogę teraz wejść na dół, dobra? Oho! Ciemno. Co tam jest? Aha! Świetne przejście. Life is naprawdę brutal. Nie mów mi, że to znowu ten szczyl. Obawiam się, że tak. Strażnik mówi, że chłopiec jest zdesperowany. Zaczyna mnie denerwować. Za co ja wam płacę? Mam go... Jeszcze nie. Dajmy mu ostatnią szansę. Fajny mundur. Dzięki, nie jestem głodny. To raczej nic nie da. No miód, może... To raczej nic nie da. To nie wiem, co mam zrobić. To raczej nic nie da. No. To raczej nic nie da. To raczej nic nie da. Daj miodu. Właź do dziury? No ale byłem już. Droga do niego. Nie mam żadnego pomysłu. Tu nie można nic zrobić. Dobra, ja moi drodzy tutaj zapiszę póki co, żeby tutaj nie zdupczyć sobie zapisu gry. Zrobię tak, miodek.
I tutaj zakończę też nagrywkę tego odcinka na archiwum. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają tą starą gierkę. Zaraz będziemy kontynuować nasze łamigłówki.